Antenę. Dzień dobry, drodzy Państwo. Udało się. Przez chwilę YouTube nie pozwolił mi się zalogować, nie pozwolił mi rozpocząć transmisji, ale już jest wszystko w porządku. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Moim gościem pan Stanisław Zadora. Za chwilę opowie o sobie, przedstawi się, da nam kilka słów. Ja mam dzisiaj tytułem komentarza, tak obiecałem. Prosiliście mnie w SMS-ach, prosiliście mnie w wiadomościach prywatnych, żebym się ustosunkował do pewnych wydarzeń. Mam nadzieję, że nie zapomnę. Żeby nie przedłużać, za chwilę zacznę rozmawiać o tym, co przygotowaliśmy z panem Stanisławem. Dowiecie się, kim ten pan jest, ale na samym początku chciałem wam przeczytać ogłoszenia, które, jak mam w zwyczaju, zawsze na początku programu czytam, więc należy od tego zacząć. Spotkanie Watahy Lubelskiej, Głosu Obywatelskiego w piątek, 8 października o godzinie 17, postój taksi około 100 metrów od pomnika partyzanta w Kraśniku. Spotkanie z Marcinem Janowskim 9 października, godzina 16 w Krakowie przy ulicy Filipa 7. Marcin zaprezentuje swój film Rzeczpospolita Marnotrawców. Serdecznie zapraszamy. Spotkanie Watahy Głosu Obywatelskiego z Sandomierza i okolic dla nowych członków w piątek 8 października o godzinie 18. Spotykają się w parku Ogród Saski od ulicy Słowackiego koło Fontanny. Spotkanie dla nowych członków Watahy Głosu w Kielcach w piątek 8.10. o godzinie 17.30, Park Miejski pod Muszlą. Spotkanie Watahy Kujawsko-Pomorskiej. Zaproszeni są wszyscy normalni ludzie z pragnieniem do współtworzenia naszej społeczności. Krzewie Drugie, 25 87 840 Lubień Kujawski, niedziela 10.10, godzina 11. Wszyscy chętni zaproszeni są do kontaktu pod adresem mailowym kontakt@watahy.go.org lub bezpośrednio na naszym Discordzie. Wataha Warszawska, Głos Obywatelskiego, tylko dla nowych osób. Spotkanie odbędzie się w piątek 15 o godzinie 18.30 przy pomniku Chwała Saperom w pięknym Parku Sapera na warszawskim Powiślu. Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest wcześniejsze obejrzenie programu z Andreą na kanale Głos Obywatelski na YouTubie pod tytułem Watahy. Po co? Dlaczego? Będziemy o tym rozmawiać. Zapraszamy. Spotkanie Watahy Głosu dla nowych osób w Zakopanem, niedziela 17 października, godzina 13, pod pomnikiem Pogromcy Krzyżaków. Spotkanie Watahy Głosu dla nowych osób w Nowym Sączu, poniedziałek 18 października, 17.30, pod pomnikiem Ofiar Faszyzmu. Zapraszamy. Spotkanie Watahy Podkarpackiej po zgłoszeniu się przez maila wataha.podkarpackie@protonmail.com. Spotkanie Brzeskiej Watahy w każdą środę, Żłobizna Staw, to jest na skrzyżowaniu, na rogu, 1,5 km od brzegu w województwie opolskim, godzina 17.30. Od przyszłego tygodnia za prośbą wilków zmiana na poniedziałki, godzina pozostaje ta sama. To pewnie dotyczy Watahy Brzeskiej. Jeżeli macie propozycje spotkań w innych miejscach na terenie Opolszczyzny, prosimy o kontakt mailowy wataha.opolskabrzeg@interia.pl. A ogólny kontakt do Watahy to kontakt wgo@protonmail.com. To, proszę Państwa, jeśli chodzi o ogłoszenia, to tyle. Co my tutaj jeszcze dzisiaj mamy? No to chyba by na tyle dziś starczyło. Jutro o godzinie 18, tak? O 18 spotykamy się. Będzie program, ja tę zapowiedź, proszę Państwa, wstawię. Już Wam dzisiaj obiecuję, jeśli nic dziwnego się nie wydarzy, to jutro o godzinie 18 ruszymy, proszę Państwa, z tematem rolniczym. Tak, dlaczego w Polsce brakuje albo zacznie brakować chleba? To jutro będzie o godzinie 18 wytłumaczone, będzie wyjaśnione. Mam nadzieję, że to będzie tylko i wyłącznie
Jakaś taka dziwna zapowiedź, troszeczkę zło wróżenie, może nie tyle z fusów, ale zapowiedź tego, co być może się wydarzy. Niestety pan Leszek Kardasz, który będzie naszym gościem jutro o godzinie 18, jest przekonany, że tak się stanie, więc kolejny argument do tego, żebyśmy się zabezpieczyli, żebyśmy nie dali się zaskoczyć, żebyśmy byli przygotowani, bo jeżeli nie będzie chleba, jeżeli nie będzie pożywienia dostarczanego nam bezpośrednio od rolników czy od firm, które się tym zajmują, no to jeśli chodzi o pożywienie i wyżywienie siebie i własnych rodzin, jesteśmy cały czas, uważam, w stanie zabezpieczyć się sami. Nie tylko na przestrzeni na wysokości własnych rodzin, ale na przestrzeni wysokości naszej nowej, dużej rodziny, czyli rodziny watahowej. To tyle, jeśli chodzi o zapowiedzi jutrzejsze. Oddaję głos panu Stanisławowi. Za chwilę dowiecie się bardzo dużo ciekawych rzeczy, a na końcu, jeśli nie zapomnę, ustosunkuję się do tego, o co mnie prosili dziś, wczoraj w SMS-ach nasi głosowicze, sympatycy, watahowicze, ludzie, którzy wspierają nie tylko mnie i moją telewizję, ale naszą organizację. Jeszcze raz witam pana, panie Stanisławie. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Głosu Obywatelskiego. Może rozpocznijmy naszą rozmowę takim dowcipem z czasów socjalizmu. Otóż był pewien aktor, który często grał rolę szlachcica. Ostatecznie Służba Bezpieczeństwa zainteresowała się nim, wezwano jego do UB. I pytano w ten sposób: obywatelu, jak to się dzieje, że obywatel ciągle gra rolę właśnie, gdzie występuje szlachcic polski? No więc ten słucha, ten obywatel słucha ubowca i w końcu nie wytrzymał po, powiedzmy, trzecim czy piątym diktum obywatelu i mówi do tego właśnie interlokutora, mówi: proszę pana, jakiż tam ze mnie obywatel, jam zwyczajny polski pan. Więc on nie grał, on po prostu miał duszę zwyczajnego polskiego pana, czyli obywatela. Właśnie dlatego, mówiąc do was, słuchaczy Głosu Obywatelskiego, właśnie chcę wam przekazać różnicę pomiędzy tym szyderstwem, w którym czas, daj Boże, miniony socjalizmu określał nas wszystkich oczywiście obywatelami, od definicji obywatela, która wzrastała od starożytności. I właśnie grecka etymologia właśnie określenia człowieka, idiotos i arystokratos, polegała na tym, że idiotos to był ktoś, kto dbał tylko o własne sprawy. Czyli właśnie to, co nam zapodał dzisiaj liberalizm, abyśmy się tylko sami właśnie prywatnie bogacili, nabijali czos, natomiast dobro wspólne, zarządzanie zostawili im, właśnie im. Natomiast drugie pojęcie, też z greki, arystokratos, to znaczy ten, który rozumie i angażuje się w dobro wspólne. I to jest w rozumieniu całych dziejów prawdziwy obywatel. Obywatel, dlatego tak na początku, abyśmy po prostu zrozumieli czasy przewrotne, gdzie zmienia się nam znaczenia słów, dlatego abyśmy się w ogóle, rozmawiając z sobą, nie rozumieli właśnie. I dlatego dziękuję panu Andrzejowi, że podjął dzieła właśnie w możliwościach docierania poprzez właśnie te wolne media do młodych rodaków, których należy zorganizować w naród, z powrotem w naród. I dlatego tytuł naszego dzisiejszego spotkania właśnie w tym
poprzez ten mikrofon ustaliliśmy z panem Andrzejem, że tytuł będzie My suweren, my naród. I w tym aspekcie chciałbym, abyśmy naszą rozmowę przeprowadzili. Natomiast no, ja jestem człowiekiem, który całe świadome życie żyje właśnie stojąc na własnych nogach. W młodości zbudowałem wyciąg narciarski. Nazywali mnie Grekiem z Orbą. Tutaj rówieśnicy byłem dobrym narciarzem. Jestem mistrzem Polski, tam parlamentarzystów i samorządów w gigancie, ale uprawiałem jeszcze kilka dyscyplin takich właśnie, jak wspinałem się w jaskiniach na powierzchni, speleologię. Byłem strzelcem wyborowym. Mam pierwszą klasę sportową w tej właśnie, tej dyscyplinie sportowej. No i to są właśnie tak. Później oczywiście tak Bóg dał, że przedsiębiorcy tu moich górskich powiatów, czyli żywieckiego, cieszyńskiego, bielskiego, brali się do mnie, widząc moją walkę pod prąd socjalizmu o utrwalenie właśnie pozycji wolnego Polaka i zaproponowali mi, abym kandydował do Sejmu. Oczywiście powiedziano mi tak w moim domu w Sronisku, że Staszek, potrzebna jest tylko twoja zgoda, my damy pracę i my damy pieniądze. I tak się też stało, zostałem posłem, nie z łaski jakiegoś herszta partyjnego, tylko tak jak nakazuje polska tradycja, oddolnie. Ludzie, którzy widzieli moje czyny, widzieli moją drogę życiową, tej niezależności przedsiębiorcy, męczennika, no po prostu posłali mnie do Sejmu. Posłem której kadencji pan był, panie Stanisławie? Byłem posłem czwartej kadencji, 2001-2005, no i tej piątej, którą ukatrupili nasi wewnętrzni wrogowie, przerywając kadencję poprzez zapis konstytucyjny samorozwiązania. No tak a propos, żeby była jasność, żebyście słuchacze mieli świadomość, że parlamentaryzm w naszej tradycji polskiej odwiecznej polega na tym, że posłowie są emanacją narodu. I nie było w dziejach takiego obyczaju jak samorozwiązania Sejmu, bowiem samorozwiązanie Sejmu znaczyłoby samorozwiązanie narodu, no, co jest aberracją intelektualną. No i dlatego właśnie mamy kilka zapisów w Konstytucji, to ja nazywam je takie masońskie wilcze doły, które pozwalają nam organizować się w partyjki i tak dalej, aby oni mieli czym żonglować, a w razie czego 2/3 tego Sejmu potrafi wyrzucić 1/3 poprzez samorozwiązanie. I dlatego jeżeli tam nie wejdzie ponad 1/3 świadomych tych wilczych dołów, tych podstępów, rodaków, no to będziemy cały czas ogrywani właśnie metodą demokracji liberalnej, bo tak, w ten sposób. Myślę, że to jest moment na to, żebym ja zabrał panu na chwilę głos i powiedział, ustosunkował się do tego, o co mnie proszą nasi widzowie, głosowicze. Od razu... Bardzo proszę, panie Andrzeju, to ma być rozmowa, oczywiście, proszę bardzo. Dziękuję panu bardzo, od razu wszystkim trolikom mówię, że teraz będzie kilka minut dla mnie, bo po pierwsze spełniam swój obowiązek i stosunkuję się do tego, o co mnie pytają nasi widzowie, a dwa, mamy wspaniałego gościa, zawodowego polityka, który również ustosunkuje się do tego, co ja powiem, skomentuje to, co w tej chwili wypowiem. Otóż, proszę państwa, ostatnio w internecie wzrosła ponownie aktywność nie tylko pana ministra Ziobry, ale jego chyba prawej ręki, pana Jakiego, który wygłasza różnego rodzaju elaboraty, ludzie się bardzo podniecają, ludzie, co jest dla mnie, w moim przekonaniu, dość niebezpieczne, stają się ofiarami uwodzicielskiego tańca pana Jakiego.
Pana Jakiego, który na pewno robi to wszystko wespół i w porozumieniu, być może nawet rozpisany scenariusz ma przez swojego przełożonego pana Zbigniewa Ziobrę. I teraz, drodzy Państwo, jak wygląda ta sytuacja? Otóż dosyć poważni politycy PiS-u spreparowali pewnego rodzaju działania, żeby to do mnie, do ludzi z VAT-ach, ludzi, którzy obracają się w pewnego rodzaju środowiskach, dotarły te informacje. Moi drodzy, pokrótce, bo prosiliście, żeby to wyjaśnić i ja żądam od was tego, żebyście po 2 latach, po 3, ale po 2 latach naprawdę mocnej działalności Głosu Obywatelskiego Edukacyjnej rozumieli takie rzeczy i nie dawali się łapać na pierwsze wykopane wilcze doły, które macie w swoim marszu przed sobą zaproponowane przez wroga. Otóż, drodzy Państwo, PiS się sypie, PiS wie doskonale o tym, że już następnych wyborów nie wygra, co by nie zrobił. PiS doskonale wie, że ich właściciele, którzy ich doprowadzili do tego momentu i każąc im robić pewne rzeczy, rozbili ich o ścianę, chociażby przy pomocy pandemii, bo notabene na marginesie mówiąc, być może jeszcze jedną falę naród polski wytrzyma, ale to jest maks. Jeszcze jeden lockdown, ale to jest maks. Na pewno nie w tej formie, co było do tej pory. Ludzie się budzą, ludzie mają świadomość, ale to już jest końcówka. Więc należy wprowadzić nową siłę polityczną. O tej sile politycznej już wcześniej wiedzieli, nie wiadomo skąd. Różnego rodzaju niezależne, jedyne, prawdziwe propolskie media, zapraszając pana Zbigniewa Ziobrę do siebie, do programu. Do programu, z którego byłem ja i ludzie myślący absolutnie niezadowolony. Głos Obywatelski wielokrotnie pokazał, jak należy prowadzić wywiady z różnego rodzaju ludźmi, również takimi, którzy bezpośrednio stanowią o naszej rzeczywistości. A taką osobą jest na pewno pan Zbigniew Ziobro. I teraz program ten przebiegł w sposób bardzo spokojny. Zadawane były pytania, tu się nasuwa takie powiedzenie, ale pytania z kosmosu, z sufitu, w ogóle niepotrzebne, naprawdę. Pytania, które nie były ważne ani w tamtym czasie, czyli kilka tygodni temu, ani teraz. Ale co to powoduje? Ano powoduje to, że grupa ludzi niezadowolonych, coraz większa, ona stała się już atrakcyjna. Również dla ludzi związanych z PiS-em, ale i tych, którzy są ich właścicielami. I tych ludzi trzeba zaopiekować. Grupa, która odchodzi od Konfederacji, grupa, która wymaga jasności i uczciwego mówienia, jest coraz większa, jest coraz bardziej niebezpieczna i teraz należy dać im alternatywę. Stąd być może się mylę, być może ten pan ma dobre intencje, ale ktoś, kto jest popierany, promowany przez pana Zbigniewa Ziobrę, który grzmiał z mównicy jakże niedawno o tym, że do 6 czy 8 lat pozbawienia wolności będzie miał ten, kto celowo zarazi COVID-em, ten, który wprowadził zabór prewencyjny, czyli przypomnę państwu, legalne rabowanie Polaków, jeżeli jest przypuszczenie o popełnieniu przestępstwa, my zabieramy majątek, ten człowiek nie ma za bardzo jak się bronić, tym bardziej, że nawet jeżeli by się wybronił, ale potrwa to kilka lat, to on już będzie wrakiem człowieka i jego majątek nie będzie za te kilka lat nic stanowił. Taki właśnie człowiek ma być receptą. Na takiego człowieka i na jego ugrupowanie ma być przesunięty w tej chwili akcent w polskiej polityce. To ma być ta prawica, która nas będzie bronić. Popatrzcie sobie na to, jak pan, zresztą pan Jaki się przepięknie wypowiada, wspaniale mówi. Mówi o rzeczach troszkę mniej ważnych niż to, o czym teraz wspomniałem, a obok niego stoi jego szef, zamaskowany, napuchnięty i rozglądający się od lewej do prawej strony. Dlaczego tym ludziom przez 1,5 roku ostatnio nie przeszkadzało, a współdziałali, współrządzili to, że jest ludobójstwo? Dlaczego w niezależnych, wolnościowych, propolskich, jedynych na świecie mediach nie zostało to zapytane? Dlaczego uczestniczy w tym ludobójstwie? Dlaczego w jednej chwili nie zerwie maski i nie powie ludziom, jak jest? No to są pytania, które stawiam otwarte, pytania, które wam powinny wszystkim tym, którzy się podniecają panem Jakim, który absolutnie nie wiem jakie ma intencje, ale wiem z jakiej pochodzi grupy i wiem co ta grupa przez ostatnie 1,5 roku
do 2 lat, a tak naprawdę od 15 roku nawet można się zapytać, robiła i w jaki sposób konstruowała chociażby polskie prawo, głosowała w Sejmie nad zabraniem nam całkowitego samostanowienia, całkowitej suwerenności. Proszę Państwa, bardzo Was proszę, nie dawajcie się nabierać. Bardzo przyspieszyła polska scena polityczna, wiemy co się dzieje dookoła. W tej chwili dostałem informację od Ignacego, od naszego słuchacza, człowieka, który był u nas w naszym programie, że Chiny atakują Tajwan. Jakże by to się wpisywało, proszę Państwa, w to, co się dzieje na świecie? W ten prawdziwy reset, reset, który musi być zatopiony we krwi. W to, że Chiny idą na zwarcie prawdopodobnie ze Stanami Zjednoczonymi. Nieprawdopodobnie, na pewno ze Stanami Zjednoczonymi. W to, że nasza polska piękna kraina ma być areną działań wojennych. Tak, kochani, wojennych. Po to tylko, żeby odciąć jakiekolwiek wspomaganie ze strony Niemiec czy Francji dla Stanów Zjednoczonych czy dla NATO. Dlaczego ja Wam o tym wszystkim mówię? Ano mówię Wam, moi drodzy, bo od 2 czy 3 lat w Głosie Obywatelskim są mówione pewnego rodzaju treści, z których cała reszta różnych, niezależnych, jedynych, propolskich, ale i mniejszych, ale i krzykaczy internetowych, wszystkich tych po naszej stronie po kilku dniach, po kilku tygodniach korzysta. Tu jest analiza polityczna w tym programie. Dlatego ja Wam o tym mówię jako pierwszy. Dlatego Wam mówię o panu Ziobrze. Dlatego Wam mówię o tym, że PiS już wie, że jest w rozsypce. Poza tym PiSowcy, żeby nie powiedzieć brzydziej, oni nie będą się zgadzać. Oni nie będą się zgadzać na to, co się dzieje dookoła, bo oni przecież przez te wszystkie lata, sprzedając się, sprzedając Polskę, ale zbierając to, co pan Stanisław powiedział, do własnego trzosa majątki, ustawiając swoje rodziny, oni się nie będą teraz tak łatwo zgadzać, żeby im to teraz zabrano, żeby wprowadzono nowy wał bądź nowy porządek świata. Oni nie po to to robili, oni nie po to wspomagali własne rodziny, oni nie po to sobie zdobywali stanowiska, żeby teraz ktoś im zabrał, bo pamiętajmy, że złota karoca jest, ona istnieje, ale ona ma bardzo mało miejsca. Większość z nich zdecydowana się na tę złotą karocę nie załapie, więc ci ludzie zaczynają kombinować, tworzą nowego rodzaju ugrupowania, PJJ na przykład. Proszę Państwa, temu ugrupowaniu życzę jak najlepiej. Proszę Państwa, mam wrażenie i nie, mam chęć, mam pragnienie, żeby to ugrupowanie powstało i zmieniło kraj. Ale w jakiej sytuacji ono powstaje? Ono nie powstało teraz. Ktoś, kto się zna na polityce, a my w swojej watasze, ja mam to szczęście, mam to błogosławieństwo, że mam specjalistów, którzy już to zanalizowali, ono powstawało od kilku miesięcy. Doskonale jest kierowane, doskonale jest zarządzane. To jest właśnie po to, żeby uszczknąć kawałek tortu, żeby potem ktoś mógł pięknie to rozdać pomiędzy Solidarną Polską, być może PJJ, które zabiera wszystko to, chce zaanektować wszystkie te towarzystwa, które powstały chociażby po rozczarowaniu Konfederacją. Dlatego powstaje PJJ. I jeśli tam są ludzie ideowi, to również są ludzie, którzy, spojrzyjcie kto to tworzy, którzy od zawsze tworzyli różnego rodzaju organizacje, tworzyli światopogląd, ale w ostatnich momentach, w chwili, kiedy trzeba było postawić kropkę nad nią, oni na przykład mówili jednak PiS, oni jednak szli w danym kierunku, oni są nazywani agentami wpływu pewnego rodzaju sił. Spójrzcie na to, jak to pięknie nam się wszystko układa. Za chwilę poproszę pana Stanisława, żeby to skomentował. Miałem się nie odzywać, miałem o tym nie mówić, ale prosiliście mnie w SMS-ach, więc macie tu odpowiedź. Bardzo was proszę, być może pan Jaki ma dobre intencje, ale wywodzi się z grupy i przez 1,5 roku praktycznie milczał. Od czasu do czasu się odezwał, żeby w razie czego na przyszłość mieć ten zaczyn, że mamy tu takiego człowieka, który wyjdzie gdzieś na prowadzenie, być może utworzy nową partię, być może utworzy nowe ugrupowanie, być może to on będzie tym łącznikiem pomiędzy środowiskami prawdziwymi, patriotycznymi, wolnościowymi, nie mainstreamowymi. Być może to jest on był do tego przygotowywany, ale wszystko to jest być może. Ale jedno jest pewne, głosowicze, wy nie macie prawa na takie rzeczy się nabierać. Wy nie macie prawa takim rzeczom ufać. Wy musicie wszystko sprawdzić, mieć ponad wszelką wątpliwość. Po to są te programy. Bardzo was proszę, żebym was nie musiał zwątpić, żebyście mi nie zadawali takich pytań. To jest wszystko jasne i klarowne. Za chwilę pan Stanisław opowie o swojej historii, o Lidze Polskich Rodzin, o Giertychu na pewno, o Młodzieży Wszechpolskiej. O to będę pytał. Nie dlatego, że jest to pewnego rodzaju świeżą, ale historią polityczną. Dlatego, że te wszystkie, pan mnie może tu poprawi za chwilę, te wszystkie numery
Te wszystkie działania, one są te same, one się non-stop powtarzają, a ludzie zapominają. Ludzie najpierw się kłócili i mówili, no nie PO, no to PiS, nie PiS, no to PO, a teraz o proszę, powstaje nowa siła, powstaje, proszę, pan Jaki, pan Ziobro, jak się wysuwają, przyszli do mediów propolskich, jedynych propolskich mediach, pogadali sobie, tak naprawdę ta rozmowa mogła się niekoniecznie odbyć na antenie, ona się mogła odbyć w knajpie, tyle wniosła do ogólnej debaty. Mając takiego człowieka jak Zbigniew Ziobro, należałoby go zapytać o to, co najważniejsze. Ani jedno takie pytanie tam nie padło. Zresztą to nie to jest tylko moje zdanie. Więc bardzo was proszę, żebyście w tym teatrze dla gojów nie uczestniczyli jak szmaciane lalki. Żebyście byli recenzentami z boku, na widowni, ale żebyście wiedzieli, co tu się odwala. Co tu się dzieje? Bardzo was proszę. Bardzo was proszę. W Skull and Bones, w książce, przez którą przechodzę, z rozkazu w jego wysokości Zbigniewa Modrzejewskiego, jest kilka mądrych zdań. Między innymi jest takie zdanie, że ci ludzie, którzy są u góry, oni muszą trzymać obie strony. Oni muszą mieć również kontrolować opozycję. Oni muszą mieć alternatywę do danej sytuacji. Ci ludzie nie wiedzą dopóki, do którego momentu rządzący się nie rozbiją o ścianę. Będą ciągnąć, będą nas dojeżdżać, zabierać nam wolność, wysysać nam krew do pewnego momentu, ale jednocześnie będą robić równowagę, żeby mieć nad nią kontrolę. I ta równowaga w tym momencie jako kontrolowana opozycja, kontrolowani bojownicy o wolność, oni wskakują w odpowiednim momencie. Czasami jest to po 3, po 5 latach, czasami po roku trzeba będzie to zmienić. I ktoś, kto myśli, ktoś, kto widzi, to on będzie się dodatkowo do tego odpowiednio stosunkowywał. Proszę Państwa, w tej książce jest napisane, ja Wam nie będę opowiadał tej książki, Wy ją macie przeczytać, Skull and Bones, Czaszka i Kości. Jest napisane, że corocznie uniwersytet pewien w Stanach Zjednoczonych Ameryki opuszcza 10-15 osób, które będą decydować o całej reszcie, absolwentach równoległych uczelni, o największych tajemnicach światowych, nie tylko w państwie Stanów Zjednoczonych, ale światowych, ale przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. Grupa wąska ludzi. To jest a propos tych, którzy mówią, co te wasze watachy, tam macie kilkaset osób czy kilka tysięcy. Właśnie o to chodzi, żeby w tych watachach wykuć 15-20 osób, które potem będą miały wpływ na nasz kraj, które będą kumać, co się dzieje, gdzie przyjdzie z boku jeden sąsiad, z boku drugi od frontu, a my powiemy, stary, ty jesteś od nas jeszcze 200 metrów, ale już my wiemy, po co ty tutaj idziesz. Bo my widzimy po twoich ruchach, po twojej mowie ciała, po tym, z kim ty się po drodze idąc do nas spotkałeś, co trzymasz w ręku, czy trzymasz rękę schowaną. My to mamy czytać. Oto jest bój, tylko i wyłącznie. Nie o to, czy my dziś uzyskamy jakąś kopalnię, czy my uzyskamy dziś złoża. Nie, my się musimy przygotować tak, żeby nas nikt nie rozegrał i wtedy to wszystko możemy uzyskać i mieć w dowodzeniu, w posiadaniu w chwilę. To jest tak jak z dużymi pieniędzmi. Ktoś mnie zapytał, nawet dziś, co jest najpierw, duże pieniądze czy układy? Czy układy się ma, bo się ma duże pieniądze? Nie, kochani, najpierw są układy. Pieniądze duże zarabia się z dnia na dzień. Garba i pieniędzy jakiś tam, to się możecie dorobić codzienną, ciężką pracą. Ale układy wiedzy, które są dzięki wiedzy, dzięki umiejętnościom, też zyskujecie codzienną, ciężką pracą. I mając te układy, pieniądze, możecie mieć potęgę, władzę z dnia na dzień. W tej kolejności, czyli edukacja i to, i wartości. I teraz już oddaję głos Stanisławowi Zadorze. Wartości, którymi są wartości przywiązanie do ziemi, przywiązanie do tradycji, przywiązanie do domu, przywiązanie do naszej własności, przywiązanie do naszych wierzeń, przywiązanie do naszych, do naszego prawa do szczęścia. To jest podstawa. Także nie będę tutaj się bardzo rozwijał. Powtarzam cały czas, nie atakuję tu żadnego środowiska, nie atakuję tu środowiska PJJ, które się w tej chwili tworzy. Ja po prostu mówię, w jakich, koledzy i koleżanki, tworzycie się okolicznościach nieprzypadkowych. Ja po prostu, koledzy i koleżanki, mówię do was, z kim współtworzycie? Kto być może, nawet nie w pełni waszej świadomości, wami manipuluje? Miejcie to na uwadze. Być może to, co w tej chwili powiem, wzburzy w was gniew, zaatakujecie, choć zastanówcie się, bo my nie mamy wiele do stracenia w atacha, a wy macie dużo więcej. Ja was nie atakuję. Ja wam po prostu daję w tej chwili szkołę. Pojawiło się bardzo wiele osób wśród was, którzy są aktywni, którzy są wszędzie, którzy robią w tej chwili PR. Pracujecie tak jak ci. 4 lata temu, 3 lata temu z Konfederacji, jak wcześniej PiS, robicie dokładnie tą samą robotę. Ja wiem, że są pewnego rodzaju scenariusze, których się należy trzymać.
że jest pewnego rodzaju rodzaj pracy politycznej, ale od samego początku jesteście w rękach ludzi, którzy wielokrotnie pokazali, kim są. Dlatego uważajcie, ja was przestrzegam. Jeśli macie zrobić coś dobrego dla Polski, ja wam kibicuję, ale nie zepsujcie tego. To jest pierwsza sprawa. Watahy będą szły do przodu. Watahy będą samodzielnie działać, gdyż nie są w stanie położyć ręki, podpisać się pod czyimkolwiek działaniami, bo po prostu nie ufamy. Będziemy szli w jednym kierunku i przede wszystkim watahy mają za zadanie w zwartych oddziałach się edukować, wzmacniać na każdej płaszczyźnie. Jak to będziemy robić, to niestety zostaje naszą słodką tajemnicą, albo stety. Będziemy to ustalać w swoich grupach. Ale ostatni raz was proszę, głosowicze, wilki, wilczyce, sympatycy, proszę was, myślcie, analizujcie, uczcie się myślenia politycznego, bo w przeciwnym razie napracujecie się, zyskacie karba, zyskacie odciski na rękach, stracicie wzrok, będziecie się podpierać nosem, ja o tyle mam łatwiej, że mam duży nos, a i tak was rozegrają. Panie Stanisławie, proszę się do tego odnieść, a potem gładko przejść do tego, o czym rozmawialiśmy, o pochodzeniu szlacheckim, o kulturze, o naszej tradycji, o ziemi, o wierzeniach. Bardzo proszę. Tak, właśnie a propos sytuacji, którą pan przedstawił, którą słuchacze właśnie dobijają się o analizę, jak to odczytać. Więc spójrzmy na to tak, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości u nas w ojczyźnie. Proszę spojrzeć na to w ten sposób. W 1989 roku, w tych wyborach czerwcowych, naród polski powiedział komunistom precz, macie odejść. Suweren powiedział serwisantom precz, macie odejść. Oczywiście następuje takie czy inne udane i nieudane działanie w kierunku no właśnie dekomunizacji. Natomiast wymiaru sprawiedliwości nie dotknięto właśnie tą koniecznością. I trzeba traktować wymiar sprawiedliwości u nas w Polsce w ten sposób, że nie posłuchaliście narodu, nie posłuchaliście suwerena, nie odeszliście, jeżeli oczywiście służyliście systemowi, czy byliście jego funkcjonariuszami, konkretnie tajnych służb. Na tym polega cały nasz dramat, że nie mamy wolnej służby wymiaru sprawiedliwości. I patrząc na działalność obecnego ministra, powiem tak, że nasze osobiste spotkanie w Sejmie było na bazie takiej sytuacji. Moi wyborcy w Bielsku-Białej tutaj interweniowali u mnie, abym zabrał głos, ponieważ byłem posłem Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zasady tego parlamentaryzmu polegają też na tym, że jeśli poseł przedstawia interpelację publicznie, to odpowiedni urzędnik, w tym przypadku to był prokurator generalny w tej mojej kwestii, musi publicznie na forum Sejmu odpowiedzieć. I tutaj była kwestia, że prokurator okręgowy w stanie nietrzeźwym śmiertelnie potrącił po prostu pracownika muzeum w Bielsku-Białej. Oczywiście rodzina i tak dalej. No i moi wyborcy także z tych powiatów bosciszyńskiego pochodził ciągle do mnie. Dlaczego pani pośle? No proszę nam pomóc i tak dalej. I wstąpiłem z tą interpelacją. Prokurator generalny odpowiadał. Oczywiście i podjęli konkretne kroki. I właśnie po tym moim wystąpieniu podszedł do mnie jeszcze wtedy poseł z Zbigniew Ziobro. To był akurat w czasie, kiedy Miller wołał do niego, jest pan zerem. Podszedł do mnie i mówi, kolego pośle, ale gratuluję odwagi. Więc
ma świadomość układu w wymiarze sprawiedliwości, ale my, którzy obserwujemy to, widzimy, byliśmy wewnątrz właśnie tego warsztatu politycznego. No, po prostu odnosimy wrażenie, że chodzi o zastąpienie jednych swoich innymi swoimi. I to jest ten problem, że oczyszczenie systemu właśnie z wymiaru sprawiedliwości no jest rzeczą bardzo trudną. I bez sędziów pokoju, czy właśnie obywatelskiego głosu w kwestii właśnie wymiaru, no będzie ciągle układem, gdzie swoi będą mieli możliwości właśnie unikania odpowiedzialności, a nie swoich będzie się właśnie profilaktycznie będzie się skazywać i odbierać majątki. I teraz chcę przypomnieć, co jest obyczajem naszego dorobku, naszych dziejów. Nie można było skazać, nie można było ani zesłać na penicję, ani po prostu do więzienia wsadzić nikogo, kto nie został złamany prawomocnym wyrokiem. I dlatego ta prewencja, no to jest właśnie typowa bolszewia właśnie. I to jest tragedia. Dajcie człowieka, a my paragraf znajdziemy, albo mamy już paragraf przygotowany i właśnie po kolei będziemy kosić tych, którzy wyrastają, którzy no, mają jakiś rezonans społeczny i są właściwymi liderami, właściwymi przewodnikami lokalnych środowisk. I to jest tyle w kwestii wymiaru sprawiedliwości. Natomiast w samym układzie politycznym proszę zobaczyć. Demokracja Stanów Zjednoczonych, demokracja Niemiec, demokracja po prostu Francji. To jest gra na co najmniej dwie partie. Z pozoru antagonistyczne. Aby się działo co 4 lata, według maksymy obecnego szefa Telewizji Polskiej, już przestał właśnie powtarzać tę maksymę, a która brzmi tak oto, że ludek głupi co 4 lata ten sam kit kupi. No dlatego wystarczy kilkumiesięczna ruja wyborcza, magia, pan doskonale wie, panie Andrzeju, magia obrazu, magia świateł, magia kilku kamer. No i wtedy można naprawdę z nieudacznika uczynić światowej sławy personę i odwrotnie. Kogoś zorientowanego, kogoś, kto ma naturalne przywódcze cechy. No, zepchniemy, zamilczymy na śmierć. Tak to jest konkretnie opisane po prostu. Tak to jest opisane właśnie w programie Światowej Polityki Żydowskiej właśnie. Tak to jest opisane. Jak będziemy postępować z tymi, którzy nie utracą nimbu właśnie będą chcieli jednak walczyć o suwerenność, będą chcieli pozostawać narodem. I to jest na potwierdzenie tego chciałbym wam zacytować jedno zdanie bardzo ważnego, duchownego z naszych dziejów. Ojca Jacka Woronieckiego, pochodzącego właśnie ze szlacheckiego, właściwie z arystokratycznego rodu wschodniego, który wiele służby Polsce uczynił i to pozytywnej. Pisze tak ojciec Jacek Woroniecki. Weźmy jako przykład najtrudniejszy ze wszystkich konfliktów międzynarodowych. Konflikt ze światem żydowskim. Na dnie jego leży coś więcej niż antagonizm narodowy, bo tragedia ludu wybranego, który, nie wypełniwszy swego posłannictwa, ma teraz nawet swym zaślepieniem w zwalczaniu jego przewodniej idei świadczyć o jego prawdziwości. Stąd wynika, że walka ze światem żydowskim jest nieunikniona i że jest ścisłym obowiązkiem chrześcijan, bo jest ona bynajmniej nie tylko walką o dobra tego świata,
ale walką o władzę nad duszami. No i dalej poucza nas, że jednak walka z nimi ma być rycerska i tak dalej, no więc to jest już taki detal, który można w przyszłości sobie powiedzieć, bo nie wszystko należy publicznie mówić, są rzeczy, które trzeba narodowi na ucho mówić, o, w ten sposób. Także tak to wygląda i tutaj rozeznanie, które pan Andrzej wam przedstawia, że przy układzie dwóch partii pozornie antagonistycznych, bo my będąc wewnątrz, no my doskonale widzieliśmy czyny, czyli głosowania, widzimy dzisiaj obserwując politykę, że w sprawach ważnych, w sprawach, o których decydują ich mocodawcy, oni są zgodni po prostu, a ten pozorny konflikt jest tylko na użytek właśnie naiwnych. Niekoniecznie wystarczy, aby były dwie antagonistyczne partie. Proszę pana, wejdę panu w słowo, bardzo przepraszam, proszę państwa, tak. Wiele wspaniałych wyrażeń tutaj padło. Ja sobie nawet na czacie ktoś też zauważył pana stwierdzenie ruja wyborcza, zapisałem i włączę go do swojego słownika, jakże język polski jest wspaniałym językiem, jakże to stwierdzenie składające się z dwóch wyrazów idealnie w punkt określa to, co się dzieje w Polsce przed wyborami. To nie ma nic wspólnego, proszę państwa, ze zdrowym rozsądkiem. To są wszystko emocje. To jest tak jak suka w rui, czy zwierzę w rui, ono nie myśli zdroworozsądkowo. Żadne zwierzę nie myśli zdroworozsądkowo. Człowiek nie myśli zdroworozsądkowo. To jest wspaniałe stwierdzenie, ale proszę państwa, pan Stanisław przed chwilą powiedział, ci ludzie, którzy na pierwszy rzut oka, grając w teatrze dla nas tutaj, dla naszego narodu, dla Polaków, dla goi, są antagonistycznie nastawieni, walczą ze sobą, sprawdźcie w sytuacji podstawowego głosowania, najważniejszych głosowań dla naszego kraju, takich głosowań, w których oni nie mają prawa się sprzeciwstawić swoim mocodawcom. Sprawdźcie i wtedy będziecie wiedzieli, kto jest kim, niezależnie od tego, jak się na co dzień zachowuje, jaki robi teatrzyk, jak pięknie przemawia. Sprawdźcie, powtarzam wam, bo mnie to zaczyna wyprowadzać już z równowagi, jak głosowali w miejscach i w momentach wtedy, kiedy ich właściciele im tak kazali. Tam nie było dyskusji, z jakiego by nie byli ugrupowania. Przepraszam, że panu wchodzę w słowo, ale mam wrażenie, że wielu ludzi dobrych, o dobrych intencjach daje się zwieść, a my musimy, jesteśmy już w takim momencie, że jak teraz nadal będziemy się dali zwodzić, to już jest po prostu po nas. To nie jest czcze gadanie, bo wielokrotnie w historii Polski mówiliśmy, że jest po nas. I tak naprawdę było po nas, bo się naród dawał zwieść. Dawał się zwieść przystojniakom. Dawał się zwieść ładnym mówcom, przepięknym mówcom, ładnie mówiącym, retorom, dawał się zwieść aktorom, dawał się zwieść reżyserom, dawał się zwieść komediantom. Ale w momentach prawdy, kiedy trzeba ludzi, których za sobą pociągnęli, zrzucić do kanału, skanalizować, albo zagłosować, gdzie nie ma dyskusji, bo właściciel mówi, synku, albo zrobisz tak, albo my jednym kliknięciem ciebie nie ma, zrobimy w taki sposób, to wtedy to sprawdzamy. Wtedy to sprawdzamy. Przepraszam, proszę dalej kontynuować i proszę poruszyć jeszcze ten wątek naszej tradycji szlacheckiej. Bardzo bym chciał, żebyśmy tak, o tym powiedzieli. Tak, ale jeszcze a propos bieżących czynów wyborczych. Bo spójrzcie, że na początku, kiedy nam wydarto właśnie pieniądze należne polskiej solidarności, solidarności naszego narodu, powstała gazeta wyborcza. Słowo wyborcze właśnie, no tu wyraźnie jest nakierowane na to, że to będą notoryczne wybory, bardzo pouczającymi są pierwsze wybory 4 czerwca 89, w których uczestniczyłem i byłem odpowiedzialny, powiedzmy tutaj, za jedną gminę, no ale zarazem mój kolega był odpowiedzialny za cały powiat. I proszę zauważyć, co uczyniono. We czerwcowych wyborach
liczono głosy bezpośrednio poprzez osoby, które były w komisjach. Nie powierzono się, nie oddano liczenia głosów właśnie w metodzie elektronicznej. Proszę wiedzieć, że właśnie do mnie do biura w Bielsku-Białej kilkakrotnie przychodził doktor informatyk, który prosił mnie, żebym jednak jego wysłuchał i uczył mnie, w jaki sposób się fałszuje wybory na poziomie już elektronicznego liczenia. No niestety ja nie jestem informatykiem. Proponowałem, żeby pojechał do Warszawy, żeby się spotkał z naszymi informatykami. No niestety nie chciał, ale proszę wiedzieć, że ja, mając dzisiaj 72 lata, uczestnicząc w tych wydarzeniach od 1989 roku, jako 40-letni człowiek, nie dałbym głowy za wynik, za rzetelność wyniku żadnych wyborów, ale to żadnych. Dlatego ta gra jest po prostu ze wszech miar bardzo, bardzo podejrzana, ponieważ zabawa w tę demokrację liberalną no po prostu jest ustawiona. Są decyzje właśnie panów świata, a następnie już się urządza teatrzyk. Proszę spojrzeć. Działalność masonerii polega na tym, że działają według dwóch instrumentów z łacińska, zwanych solve e coagula, albo coagula, czyli łącz coś, co z natury jest niepołączalne, na przykład dwóch mężczyzn, którzy z natury rzeczy są no, po prostu bezpłodni w następcach, albo właśnie solve, czyli łącz, co z natury jest, czyli rozdzielaj mężczyznę i kobietę i tak dalej i rób właśnie bałagan tego świata, aby nie było życia, aby nie było pomnażania życia, które to w naturze, jak widzimy, jest w całej obfitości właśnie we wszystkich gatunkach i tak dalej. No ale właśnie musi być intelektualizacja tej natury, czyli kultura właśnie, żeby nie robić rzeczy no, bezsensownych, które nam podają ci, którzy ubzdurali sobie, że świat jest za ciasny, że świat ma pozostać tylko dla nich. Więc to tak pokrótce analiza tego, o czym mówicie i czym się troskacie właśnie. Natomiast jeśli chodzi o zorganizowanie narodu, no to przez całe nasze dzieje obywatelami Polski była szlachta polska, czyli to byli ci wszyscy rodacy, którzy właśnie rozumieli dobro wspólne i oni wybierali królów, oni mieli prawa, oni po prostu organizowali sejmiki na bazie właśnie takich zjazdów dawnych, słowiańskich i tak dalej, w każdym powiecie. Więc to my mamy to we krwi. Oczywiście nie byliśmy narodem czy społeczeństwem kastowym. Nie było u nas czegoś takiego jak w Indiach, że tam 30 kilka właśnie kast, tylko u nas system po prostu obywatelski, szalecki był otwarty, że właśnie profesorowie uczelni zasłużeni ze stanu chłopskiego. No przecież mówi historia, że Jagiełło przed bitwą grunwaldzką nadał szlachectwo 1000 chłopów, którzy byli w chorągwiach rodowych. Także my po prostu mamy za sobą wielki dorobek właśnie demokracji, ale demokracji wynikającej z Grecji, z Rzymu, demokracji prawdziwej. To my Polacy mamy to we krwi i teraz to, do czego was przekonuje pan Andrzej. Czytać, po prostu czytać. Ja młodym rodakom, którzy odwiedzają moje górskie schronisko, w rozmowach o polityce ciągle mówi: pamiętaj, jeżeli bolszewik nauczył cię czytać, to już przegrał. Masz sam studiować całe życie. Masz rozkopywać problemy. To nie są nowe problemy.
to są problemy opisywane wielokrotnie przez dzieje świata. Także czytać edukacja, to co czynicie na niwie właśnie Głosu Obywatelskiego, ze wszech miar jest godne poparcie. Natomiast organizacja na dole po prostu nie zgadzajcie się nigdy na komandosów. Macie czynić to, co też jest naszym obyczajem. W powiecie się znacie, w gminie się znacie. Na komandosów, czyli ma pan na myśli takich spadochroniarzy, którzy są nagle gdzieś włączeni, tak, albo narzuceni, tak, na tak, góry. Albo ktoś, kto jest, ktoś, kto twierdzi, że jest namaszczony. Tak. Albo tak. Mówi to jawnie, albo jest po prostu, no właśnie, sekretnie namaszczony. Nie może być coś takiego. Ma być to publicznie. Publicznie, czyli wiadomo, spotykacie się i widzicie w czynach, w spotkaniach, kto ma naturalne predyspozycje przywódcy. No i kto naturalne. Na to zapracował i kto na to ciężko zapracował. Tak, tak jest. Tak jest. I wtedy właśnie nie pozwolić nigdy na to właśnie, aby to był ktoś, kto uważa, no dobrze, ja was poprowadzę do skutecznego wejścia do polityki, bo proszę zobaczyć. Jedna z metod właśnie łamania młodych, niedoświadczonych jest taka. Słuchaj, ale sondaże mówią, że te i te partie mają szansę. Nie trać głosu, nie pracuj bezsensownie. Właśnie nie wolno tak postąpić. Nie wolno nigdy dać się na to nabrać właśnie, bo to jest tuż przed metą. Przed metą takie rozgrywanie. A proszę, wiedzcie też, że niekoniecznie trzeba mieć od razu 200 posłów. Proszę wiedzieć, że ta gra była już toczona przez te 30 lat. Wystarczy przypomnieć właśnie AWS i Unię Wolności. Można mieć kilkudziesięciu posłów, 30, 40, ale być tą mniejszością, która przeważy większość parlamentarną. I wtedy ta mała grupka jest języczkiem uwagi i ona decyduje po prostu o losach i o decyzjach, które będą dla narodu podejmowane właśnie. Więc nie wolno, należy teraz uczynić wszystko, bo ja też obserwuję, że od kilku lat, dwóch, trzech budzi się naród. Budzi się naród, szczególnie wy młodzi, no bo siłą rzeczy my się odmeldowujemy za niedługo, ale musimy wam przekazać i dlatego nade wszystko szanujcie też starszych, bo spójrzcie, co się stało ostatnio w Afganistanie. Tam, gdzie jest społeczeństwo, myśląc naszymi europejskimi kategoriami, 400 lat za nami, ale jest zorganizowane w klany rodowe po prostu, ma radę starszych, to społeczeństwo wie, że z wrogiem przewrotnym należy grać właśnie tak na tyle, tak jak on, na to, na co on zasługuje. To jeden z doktorów Kościoła, Europejczyk, święty Jan od Krzyża, którego pracę doktorską na bazie jego właśnie doktryny wiary napisał święty Jan Paweł II Ewangelikum w Rzymie, w swoich opracowaniach pisze, aby nie ulec podstępowi, zastosuj podstęp po prostu. Więc spójrzcie, co się stało w Afganistanie. Przegrywa technika. Przegrywa po prostu pycha. Ale siła wiary i siła właśnie prawa do istnienia narodu, społeczeństwa wygrywa. Po prostu. I dlatego bierzcie z tego przykład, że właśnie zorganizowanie rodaków, Polaków na bazie innej niż partie polityczne jest palącą koniecznością. Ale tego nie będę mówił na razie publicznie, bo proszę wiedzieć, że rozmowy publiczne zawsze mają to do siebie, że słuchają ci, którzy wydadzą właśnie ziarno stokrotne, ale słuchają też ci, którzy potrafią to zmałpować po prostu.
albo, albo rozpocząć działania hamujące. Tak, albo tak, w ten sposób. Dlatego, ale to będzie zawsze tak. Dlatego tym nie ma się specjalnie przejmować, bo tak to już są dzieje świata, że będą zawsze, będzie zawsze przymieszka i niestety ten dramat Abla i Kaina, to będzie zawsze przez dzieje świata nam towarzyszył właśnie, więc ale bądźcie pewni, że dobro zwycięża, że dobro tylko jest płodne, że po prostu ta łyżka cierciu w beczce miodu no, ma tylko trujące właściwości. I człowiek zawsze będzie się otwierał na życie właśnie. Wystarczy tak a propos rolnictwa, o czym będziecie może niebawem rozmawiać. Jutro. Proszę zobaczcie, już Wergiliusz w Eneidzie napisał, że agricultura proxima sapienta, że rolnictwo jest najbliższe mądrości, bo tam człowiek się na co dzień spotyka z prawami natury, z niezmiennymi prawami natury i tylko może intelektualizować tę naturę, czyli właśnie żyć zgodnie z definicją kultury, bo to jest intelektualizacja natury i właśnie pomnażać czy sublimować najlepsze właśnie gatunki i tak dalej. I to jest obowiązkiem. Oto jest obowiązkiem każdego z nas, czyli zło dobrem zwyciężać. Budować dobro, po prostu. Budować dobro. Potężne dobro. Potężne dobro w całej okazałości. Budować potęgę. Proszę to powiedzieć, jeśli się pan ze mną zgadza. To o tym mówię w watachach. Proszę państwa, musimy budować potęgę. Potęga jest jak natura. Jest zorganizowana, jest strukturalizowana, ale proszę państwa, potęga się opiera na ciężkiej pracy i na prawdzie. To, co pan Stanisław przed chwilą powiedział, rolnictwo czy natura opiera się na prawdzie. W naturze nie ma oszustwa. Jeśli, proszę państwa, jest upał, to wiemy, że prędzej niż później będzie burza. I ta woda, która odparuje, ona spadnie i nas uchroni. Jeśli ktoś próbuje zmieniać naturę, no to wtedy rzeczywiście powstają różnego rodzaju problemy, ale to nigdy nie trwa długo. Natura, ona się zawsze sama obroni. Cóż z tego, że będziemy mieli technologię? Cóż z tego, że naszpikujemy ziemię różnym, że tak się powiem, szajsem? Ziemia jest tak mała w stosunku co do wszechświata, a wszechświat to natura, że co byśmy nie zrobili, ten wszechświat w pewnym momencie zauważy, że przesadzacie, przekraczacie pewnego rodzaju granice, to my was tutaj upomnimy. To jest jak taki, to jest taki klaps starszego brata albo ojca. Dziecko przesadza, bo dziecko powinno być żywe, dziecko powinno brykać, dokazywać, ale jak przechodzi pewnego rodzaju granice, to wtedy trzeba je subordynować. Zaraz będzie poneta, każe bić dzieci. Jak będą takie komentarze, uwielbiam was za to. Od razu będziemy wiedzieli, kto jest kretynem i od razu takiego człowieka poprosimy, żeby tutaj stąd zabrać z naszego środowiska. Także proszę państwa, subordynacja, struktura, dyscyplina, to jest to wszystko, co dopóki człowiek to stosuje, jest okej, a wynika to dlatego i z tego, i dlatego to jest dobre, że to wynika z natury, to jest sprawa naturalna. A dlatego, że my od kilkudziesięciu lat przyspieszyliśmy jako ludzkość i postępujemy wbrew naturze, zaczynamy mówić o głupotach, w tej chwili takie, nie wiem czy to jest prawda, ale opinię publiczną obszedł taka informacja, że gdzieś za granicą ktoś uznał, że jest koniem, facet uznał, że jest koniem, każe sobie przyszyć kopyta i ktoś napisał takiego mema, że gender i LGBT i w ogóle te wszystkie tożsamości mają również, panie Stanisławie, dotyczyć zwierząt. Jeśli pana pies uzna, że jest krową, to pan będzie miał prawo brać dotację z Unii na bydło, bo pan hoduje bydło w domu. Pana pies jest na przykład krową, bykiem. A że jest dofinansowanie do hodowli bydła, będzie pan mógł brać dotację na psa. Świetnie, że się takie rzeczy dzieją, bo głupota
Przeciwstawianie się naturze, idiotyzm ma swoje granice. On w pewnym momencie musi się sam wywrócić, spaść w przepaść. Ludzie głupi. Bo to jest antykultura, to w prawie grawitacji wyraźnie tak widać. Jeśli głupiec będzie podkopywał górę, no to będzie na bank pewne, że ta góra go nakryje. Albo ścinał gałąź, na której siedzi. Także, drodzy Państwo, naszym zadaniem, przepraszam, że wchodzę w słowo, bo Panie Stanisławie, ja się zakochałem w tej dzisiejszej rozmowie, przyznam się. Wiedziałem, że ona będzie dobra. To, Panie Andrzeju, proszę wiedzieć, że słów pada takich czy innych mnóstwo, ale mężczyźni wypowiadają się czynami. Dlatego papież Polak napisał dzieło Osoba i czyn. Czyny. I tylko po czynach, po prostu tak samo w polityce nade wszystko. Nie można się dawać uwodzić tym już rują wyborczym, tylko zapytać. Takie i takie są wasze czyny po prostu. Dlatego organizujcie się oddolnie. Ja z przyjemnością chciałbym kiedyś być na większym waszym spotkaniu, abyśmy się poznali bliżej. Panie Stanisławie, wejdę panu w słowo. No nie ułatwił mi pan zadania na sam koniec. Przywołał pan tutaj postać papieża, naszego Polaka, który właśnie czynami pokazał, że nie do końca mu chodziło o dobro nie tylko świata, ale i naszego narodu, i zrobił podkład. To on zrobił podkład do tego, co się dzieje w tej chwili po części w Kościele katolickim. Ale to sobie przedyskutujemy kiedyś, po pierwsze u pana w schronisku, bo chcę, żeby pan wiedział, że ja się sam wpraszam i czuję się zaproszony. Po drugie, na pewno będę chciał pana zaprosić na spotkanie nasze watachowe, ale to wszystko ustalimy poza anteną. Ci, którzy w watachach Głosu Obywatelskiego nie są, niech żałują, bo kolejny zlot, który się zbliża, również będzie obfitował. Ten zlot akurat będzie obfitował w dużo ciężkiej pracy. Będziemy przez kilka godzin pracować, również fizycznie, albo przede wszystkim fizycznie, łączyć to z informacją intelektualną, pewnego rodzaju umiejętności będziemy zdobywać, ale będą również wspaniali goście. Także, panie Stanisławie, to sobie ustalimy. Ja tu, na antenie Głosu Obywatelskiego, chcę od pana dostać tylko deklarację, że będziemy rozmawiać cyklicznie, że będzie pan naszym komentatorem politycznym, nie tylko ze względu na formę przekazu i ogromną wiedzę, którą pan posiada, ale ze względu na doświadczenie przede wszystkim. Był pan w samym środku i z tej pozycji może pana słowa są tak ważne, może pan się wypowiadać, bo wie pan, o szybkiej jeździe samochodem najlepiej wypowiada się kierowca rajdowy z długoletnim stażem. I tak ja będę pana traktował, jeśli chodzi o politykę. Jeśli pan pozwoli, postawimy tutaj kropkę na D. Z tego względu, że jestem potrzebny na spotkaniu z watachami, z watachą naszą radomską. Przypominam wam, moi drodzy, że dziś o godzinie 18 rozpoczęło się spotkanie dla nowych członków. Kto ma blisko, kto jest tutaj gdzieś wokół centrum, niech jeszcze przybiegnie, niech szybciutko się pojawi. A ja, panie Stanisławie, dziękując panu za tę rozmowę i bardzo jestem panu wdzięczny za te jakże mądre słowa, od razu pana zapisuję, wcielam do tego pocztu stałych komentatorów Głosu Obywatelskiego. I może być pan pewien, że jeżeli będę chciał się poradzić, przedyskutować jakąś sprawę, albo się pomądrzyć, bo jak pan widzi, nie we wszystkim się zgadzamy, ale na tym chyba polega dyskusja. Na pewno będę korzystał z doświadczenia pana. O czym pan sam zresztą powiedział, młodzi, walczcie, ale szanujcie starszych. Rada plemienna, ludzie z doświadczeniem, ludzie, którzy się nie dali w ostatnim czasie. Mamy ułatwione zadanie dzięki COVID-owi. Wiemy, kto jest kim. Wielu, zdecydowana większość naszych starszych, otaczających nas, ja byłem dzisiaj na zakupach w paru miejscach, widziałem tych starszych ludzi. Dramat. Nie będę mówił, dlaczego dramat. Wy doskonale wiecie, a ja jak powiem, to nam usuną ten program, więc nie będziemy się im wystawiać na ścina. Dramat, ale wśród starszych naszych ludzi, naszych braci, naszych sióstr, bo tak się traktujemy w watachach, szukajmy takich ludzi jak pan Stanisław, którzy swoim życiem, tym co osiągnęli, swoim doświadczeniem mogą nam służyć i na pewno będą nam, ja mam wrażenie, doradzać tak, żeby było dobrze. Bardzo panie Stanisławie dziękuję. Proszę zakończyć, jeśli pan chce, jakimś komentarzem, odniesieniem się nasz program i my będziemy się umawiać poza anteną na kolejne edycje spotkanie
panem Stanisławem Zadorą, a ja jeszcze tak powiem, rzucę trochę prywaty, zapraszam państwa do schroniska pana Stanisława. Proszę państwa, idą wspaniałe czasy, jesień, zima, góry są przepiękne, góry są wtedy wymagające, góry są niebezpieczne, góry są dla ludzi, dla artystów, dla ludzi myślących, góry są dla ludzi, którzy ukochają życie, bo życie to są góry. Często się trzeba wspinać, często trzeba walczyć, tylko po to, żeby mieć kilka minut wspaniałych, zapierających dech w piersiach, rekompensujących kilkudniowy trud widoków, wspaniałego powietrza, i żeby stwierdzić, jak świat jest piękny, jak stworzyciel, który ulepił ten świat dla nas, co nam oddał w nasze ręce. I to nam musi dodawać siły do walki, żeby ten świat szanować, żeby go oddać naszym dzieciom i wnukom w dużo lepszym stanie, aniżeli my go dostaliśmy. Także ja panu, panie Stanisławie, bardzo dziękuję. Jeśli pan chce coś powiedzieć, to proszę jeszcze na koniec zakończyć nawet ten program. Ja też dziękuję wam bardzo za właśnie za wysłuchanie moich słów, ale na koniec powiem tak. To, co czynicie, czyli pracę, którą wkłada się w organizację wspólnoty, narodu. Traktujcie jako swoje Westerplatte, z którego nie wolno wam nigdy ustąpić. Także wszystkiego dobrego życzę i do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję panu bardzo po raz kolejny. Do usłyszenia. Ja się z państwem żegnam. Rozłączam się z panem Stanisławem. Przesyłam pozdrowienia na żywiecczyznę. Czołem. Czołem. A wam, moi drodzy, jeszcze w związku z tym, że mamy już godzinę i 4 minuty, to oczywiście nie jest żadnym wydarzeniem olbrzymim i rekordowym dla Głosu Obywatelskiego, ale należy już tę audycję kończyć. Chciałem się jeszcze odnieść do jednej rzeczy, o którą mnie pytacie. Był taki układ między nami, że tam nie odpowiadamy trollom, ale proszę państwa, dziś był bardzo kulturalny program i nie chciałbym tej atmosfery niszczyć, ale żeby wam pokazać, że jestem człowiekiem z krwi i kości, facetem wagą zodiakalną, więc z jednej na drugą stronę się kołuję. A propos troli, a propos złotych myśli, dziś padło powiedzenie ruja wyborcza, wspaniałe powiedzenie, ale Zbigniew Modrzejewski, który wprowadził do ogólnego pojęcia naszego języka, tu wolnościowego, prawdziwych Polaków, patriotów, wprowadził pewnego rodzaju stwierdzenia. Jego kolejną złotą myślą jest to, że, i teraz uwaga, tytułem cytatu, nie mogę inaczej powiedzieć, bo cytat rządzi się swoimi prawami. Proszę państwa, zapamiętajcie jedną rzecz, że każdy troll jest cfelem, ale nie każdy cfel jest trolem. To jeśli chodzi o złote myśli Zbysza Mogrzejewskiego. Ja się ustosunkuję krótko do ostatniej akcji wrzuconej na Facebooku kontrolowania. Jest tam taki, gdzie mam zaszczyt uczestniczyć, ranking, kogo by należało przebadać, proszę państwa, kogo by należało przebadać wykrywaczem kłamstw. Pierwsza sprawa jest taka. Ja nie mam z tym najmniejszego problemu. Moim zdaniem w ogóle się nie powinien odbywać tego typu sondaż. Tylko ci wszyscy ludzie powinni być przebadani wykrywaczem kłamstw. Problem mam z tym, że nie do końca możemy i mamy prawo moralne się zgadzać na to, że ktoś tam sobie zażyczy, żeby wchodzić z butami, nas badać, ale wchodząc z drugiej strony w życie publiczne, musimy się z tym liczyć i brać odpowiedzialność. Uważam, że nie powinno być takiego quizu. Wszyscy ci ludzie, którzy są tam wymienieni, którzy są uznawani, którzy weszli w poczet ludzi publicznych, takim badaniem objęci być powinni. Dajmy dobry przykład, ale za nami od razu, za mordę powinni być przyprowadzeni, co na dzisiejsze czasy jest dużo ważniejsze, politycy. Ci wszyscy, na których głosowaliśmy, ci wszyscy, którzy nas reprezentują i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że do tego wszystkiego należałoby dołączyć jeszcze test na inteligencję, bo idiotów tam nie brakuje. Mówię o polskim Sejmie, mówię o ministerstwach, mówię o spółkach Skarbu Państwa. I nawet jeżeli ktoś jest zły, przebiegły, to nad tym nie zapanujemy, ale typowy idiota,
Gość, który ma jeden zwój więcej od kury, i tu też tytułem cytatu, wchodząc do pomieszczenia nie sra na progu, to nie jest gość, dla którego powinno być miejsce w wyżej wymienionych instytucjach. I to nie jest gość, który powinien decydować o naszej suwerenności, niepodległości i przyszłości naszych dzieci. Także być może nie teraz, ale jeśli kiedykolwiek będziemy mieli coś do powiedzenia, to nie tylko wykrywać kłamstwa, ale i testy na inteligencję. To będzie ważne, bo to wyeliminuje tych wszystkich piesków, którzy wykonują ślepo polecenia. Wprowadzi ludzi myślących, którzy od czasu do czasu w swoim intelekcie dadzą również czas i miejsce na rozterki moralne. Bo debil z rozterkami moralnymi wspólnego nigdy mieć nic wspólnego nie będzie. Drodzy Państwo, to tyle. Proszę o przesyłanie w szczególności bajek dla dzieci, żebyśmy mogli tutaj Wam puszczać te bajki. Jak zauważyliście, do naszego szacownego grona dołączył wspaniały człowiek, pan Stanisław Zadora. Jutro kolejny świetny człowiek, rolnik. Więcej się nie będę wypowiadał na ten temat, bo po prostu się na tym nie znam. Ja mogę wtrącać się od strony politycznej, bo tu odrobinę się znam. Analizować to podejściem może nawet odrobinę socjologiczno-psychologicznym, ale jeśli chodzi o temat rolnictwa, jutro zapraszam Was o godzinie 20. Jakże ważny temat dla każdego człowieka, który nawet nigdy w życiu, nie wyobrażam sobie, żeby tacy byli, nigdy nie był na wsi, ale przecież dzięki rolnictwu żyjemy. W rolnictwie jest prawda, w rolnictwie jest prawdziwa filozofia życia, w rolnictwie jest natura. Wszystkich nas to interesuje i przede wszystkim w rolnictwie jest pożywienie, którym to bez którego to niestety, ale nie da się zbyt długo pociągnąć. Także moi drodzy, zapraszam Was jutro. Odtworzeń jest w tej chwili 5000. Nie wiem, co tam Wam YouTube pokazuje. Ja mam tu odtworzeń 5000. Średni czas oglądania to jest ponad 11 minut, czyli można uznać, że to są ludzie, którzy nas oglądają. Jak YouTube zadecyduje, jak to wrzuci, na jaki liczniczek, jakiego czasu, jakiej strefy czasowej będzie chciał użyć, tego nie wiem. Ja się z Wami żegnam jutro do godziny 18. Bardzo Wam dziękuję za to, jak się dzisiaj na czacie zachowywaliście. Włączamy myślenie, koniecznie włączamy myślenie, żyjemy w związku z myśleniem i tak jak powiedział nasz dzisiejszy gość, dobro jest płodne. Dobro się będzie rozmnażać. Być może lepsze czasy potrzebują twardych, mądrych ludzi, więc po to jest ten ciężki czas, żeby jak z poligonu wyłowić tych ludzi, którzy będą samostanowić o sobie, ale i stanowić o naszej przyszłości. Bez tego nie zorientowalibyśmy się tak naprawdę, co się dzieje. Także moi drodzy, w tej chwili czołówka, tyłówka, żegnam się z Wami, do jutra.